Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie jest takie, czy Sąd Najwyższy powinien się wziąć za to, za szczepionki, czyli za COVID. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No politycy rozbestwili się, no ale to wygląda na to, że na dzień dzisiejszy to szczepionka, jako szczepionka to już nie ma znaczenia. To jest jakaś taka próbówka, próba, sprawdzanie, taki sondaż tego, na co się społeczeństwo zgodzi. No i czy jest zmuszone. No bo jest zmuszane przez debili, którzy w zasadzie nie są wybierani, tak jak ten debil Foci. Foci to jest najdłużej, najbardziej zarabiającym człowiekiem w rządzie federalnym, ma prawie $500,000 rocznie. On jest niby lekarzem, ale lekarzem nigdy takim praktykującym nie był. Na medycynę to tylko poszedł, tylko dlatego, że była wojna w Wietnamie. No i nie chciał być wciągnięty do na linię frontu, czy w ogóle. Później poszedł do jakiegoś tam ministerstwa pracować, no i został takim urzędnikiem zawodowym. No i pieprzy głupoty 3x3. Najpierw mówił, że trzeba jeździć do Chinatown, czyli do chińskiej dzielnicy, nie nosić maseczek. Mówił, że żeby Chińczyków puszczać z Chin. Mówił, że z maseczkami nie ma się co przejmować. Później mówił, że jedna maseczka jest dobra. Później, że dwie maseczki są dobre. Później mówił, że szczepionka pomoże. Później mówił, że szczepionka to jeszcze maskę trzeba mieć, albo ze dwie. No w ogóle banda kretynów. No i tak tresują tych Amerykanów, no i ludzi też na świecie, te same komunistyczne świnie po prostu robią to samo w każdym kraju. Teraz wszyscy się dziwią, że ekonomia, że zarobki spadły, ekonomia przyklęszła i tak dalej, i tak dalej. Pandemia została wykorzystana kompletnie przez komunistów w Ameryce, żeby zwyciężyć. No, Trump dał $100 miliardów na to, żeby te Pfizery, nie Pfizery, inne Moderny zrobiły te szczepionki, ale mimo wszystko komuniści go załatwili. No, pomimo tam oszukaństwa i tak dalej, no ale to było jedno wielkie szczucie. Biden teraz mówi, że będzie przymus, no i teraz się wszyscy biorą, prawnicy się biorą, sędziowie się za to biorą, no i trzeba tak się zastanowić nad tym COVID-em. O co to w zasadzie chodzi? Każdy normalny człowiek myśli nad pewnymi rzeczami, które są oczywiste dla normalnych, no ale taka naturalna odporność, no to jest tak jak z najróżniejszymi chorobami, różyczki, nie różyczki, ospa nawet, to jest ospa jako taka, no to w zasadzie w Indiach, no to w XVII-XVIII wieku w Indiach to po prostu szli do takiego chorego, który był chory na ospę, kupowali tam za nie wiem, paczkę papierosów, czy za flaszkę, czy cokolwiek tam jest wymiana, parę strupów z jego ciała. Brali to w moździerz, rozbijali i jedli to z jakimś chlebem, czy z mlekiem, czy z wodą, czy cokolwiek. No i dostawali, może to wyprażali wcześniej w jakiejś temperaturze, no nie wiadomo. No ale to później europejskie siostry zakonne, no bo siostry, dlaczego się mówi siostro do pielęgniarki? No pielęgniarka to jest świecka, kiedyś to były siostry zakonne, no bo nie było tak dużo w XVII wieku, w XVIII-XIX wieku, no to nie było tak dużo zorganizowanej medycyny, opieki społecznej. No i były to pewnego rodzaju kobiety, które się poświęcały, szły do zakonów. No i jednych z tych powodów czy pracy, którą wykonywały, jakieś takie, był jakiś taki zakon szary, coś tam szare. No w każdym razie te siostry zakonnych w Indiach popatrzyły się, dlaczego oni wkałmuczają, jedzą te strupy rozkruszone na proszek. No i to były pierwsze takie odporności. No, dużo ludzi się szczepi na grypę. Grypa, no to też jest w sumie korona. No korona, co to znaczy? Jak się popatrzy na tego wirusa, no to taka kula i ona
ma takie sztyfty, jak wygląda, jak ktoś sobie wyobrazi, że połowa tego, no to jest korona. No, trudno powiedzieć, no ale, ale jest, ludzie chorują, dzieci na tą różyczkę były zaciągane do rodzin chorych dzieci, żeby przeszły swoje, no przechodziły swoje, to wiadomo, były jakieś te strupy, nie strupy, no ale ludzie nie umierali później w wieku, kiedy mieli 40 czy 50 lat. No i to samo z grypą. Część ludzi przechodzi po smarcie, po kaszle, po tak dalej, tak dalej. No i korona jest mniej więcej tak sama, no nie taka sama. Także problem jest taki, w Ameryce jest ten idiotyzm, że jeżeli ktoś już chorował, no to w zasadzie jest naturalnie odporny, no bo ma w sobie te antyciała, no ale teraz w pracy wymagają tego, mówią, że czy ktoś był chory, czy nie chory, no to musi być szczepionkę, no bo te papiera niet, to niet papiera, nie człowieka, tak jak po rusku mówili, czyli nie ma papieru, nie ma człowieka, no i teraz jak nie ma się tego Ausweisu, no to Hitlerowcy po prostu nie przepuszczą, no ale w pracy powinien być taki sam Ausweis. Byłem chory, mam antyciała w sobie, mam test na antyciała. W zasadzie nie potrzebuję dostawać antyciał z tej szczepionki. Także 150 milionów Amerykanów, którzy przeszli tą chorobę, no często niewidocznie, no nie muszą tych szczepionek. Także 150 milionów szczepionek dla tych, którzy byli chorzy, no to oni sami się uodpornili. No i kretyni nie rozmawiają o tym. Nie rozmawiają o tym, dlaczego trzeba zmuszać kogoś do tego, żeby wziął szczepionkę, jeżeli był sam chory. No najdziwniejsze to jest to, że w wielu pracach dają powiedzmy dwa dni takiego chorobowego pod konto tego COVID-u, także sporo ludzi, którzy powiedzmy biorą, decydują się na szczepionkę w czwartek, no i wtedy biorą sobie tą szczepionkę w czwartek, mają czwartek wolny, mają piątek wolny, płatny. No nie wiem, czy tam firmy te prywatne dostają jakieś subsydiowanie, czy to w ramach ubezpieczenia, no ale dwa dni nie przychodzą do pracy, także jak mieli dwie szczepionki, czyli cztery dni takie chorobowe, no jest to idiotyzm, no ale to jest idiotyzm, żeby ich szczepić, którzy byli chorzy. Poprawka na wiek, no poprawka na wiek, żadni lekarze nie podkreślają tego, żadni fachowcy tego nie podkreślają, no wiadomo jest, że ludzie w wieku 70-80 lat, no to dla nich, jeżeli zachorują, no to bardzo często się okazuje, statystycznie bardzo się okazuje cięższe, także dla nich, jeżeli przetrzymają szczepionkę, no bo to też mało badań jest takich. W Ameryce używają badań z Izraela. Debile w Ameryce, fachowcy w Ameryce nie zbierają tych danych albo nie publikują. No, w każdym razie dużo danych statystycznych jest podawane z Izraela. Ogólnie rzecz biorąc, no to trzeba pamiętać, że dane statystyczne Pfizera, no to były, powiedzieli, że szczepionka jest efektywna, 95% jest lepsza niż nieszczepionka. No ale co to było? Wzięli 40 tysięcy ludzi, 20 tysięcy dostało szolankę, 20 tysięcy dostało tą szczepionkę, no i wrócili. No i okazało się, że z tych, co mieli szolankę, czyli nie mieli szczepionki, to 100 zachorowało, czyli 100 na 20 tysięcy, czyli 10 na 2 tysiące, czyli 1 na 200 zachorował, 1 na 200, nikt nie umarł, 1 na 200 zachorował, no a z tych, co mieli szczepionkę, zachorowało tylko 5 osób, czyli 5 na 20 tysięcy, czyli 1 na 4 tysiące. No także matematyka jest jaka jest, no ale z tych 20 tysięcy wszyscy byli zaszczepieni, a z tych drugich wszyscy byli zaszczepieni i 5 zachorowało, a z tych, którzy mieli solankę, no to zero zaszczepionych zachorowało tylko 100. Także matematycznie no to nie ma dwóch zdań. No i nikt nie podaje tych skutków ubocznych. Jeszcze oszukańcy
Pfizer co zrobił, nie szczepił nikogo poniżej 18 roku życia, no bo to są straszne dla młodocianych, to są straszne przepisy te medyczne, to są bardzo, to muszą być zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. No ale młodociani to ogólnie są w Ameryce niedotykalni legalnie. Także, że nie było młodocianych. 150 milionów ludzi już chorowało. Także ktoś, jeżeli ma 70-80 lat, no to faktycznie może mu pomoże. Ale to jest kompletnie co innego niż 18-20-30 latek. To są też inne statystyki. Człowiek w średnim wieku, 50-60 latek, który je mięso, który nie jest anemiczny, który nie ma raka, który nie jest, ma wystarczającą ilość żelaza w sobie, jest atletyczny, nie ma cukrzycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to szanse na to, że nic się nie stanie, albo szanse na to, że coś się stanie, no to jest jeden na 10 tysięcy. Na grypę w Ameryce choruje 40 milionów, czyli to jest ponad 15%, no i umiera tak 60 tysięcy rocznie, umiera właśnie na tą normalną grypę, no ale to też nikt nie mówi, w jakim stanie fizycznym oni byli. W Ameryce mówią, że 400 dzieci umarło, przepraszam, no ale to też nie podają, że to byli z reguły, mieli nadwagę, otyłość, jakieś problemy rakowo-cukrzycowe i tak dalej, i tak dalej. No i teraz te pytanie, trzeba pamiętać, że te pytanie, co ma sąd rozsądzić, to sąd nie ma rozsądzić, czy szczepionka jest dobra, nie ma rozsądzić, czy szczepionka jest zła, ale sąd musi rozstrzygnąć, czy rząd sam w sobie jest autoryzowany do tego, żeby nakazywać osobistą wolność i osobisty wybór, czy się szczepić, czy się nie szczepić. No i to jest to, co fundament amerykański teraz jest atakowany przez komunistów. No teraz odporność stadna. Odporność stadna też jest taka, że to jednak się roznosi, rozszczepia, no i, ale w pewnym momencie wszyscy ci, którzy byli chorzy, no to coraz mniej ich jest, no i debilowata idea, że ten COVID przestanie się rozprzestrzeniać jakoś magicznie, bo będą szczepionki, no to jest kaput, no to jest po prostu idiotyzm, który był wiadomy dla bardzo wielu ludzi, był wiadomy, że i to oficjalnie oni mówili, że zniżyć czy obniżyć tą krzywą chorych, no to o co to chodziło? To o to chodziło, że jeżeli jest w kraju 10 tysięcy czy 100 tysięcy takich oddziałów intensywnej opieki, no to nikt nie chce, żeby było tam 10 tysięcy czy 100 tysięcy ludzi chorych, albo 200 tysięcy chorych, no ale to miało być te 100 tysięcy co miesiąc przez następne, powiedzmy, 10 miesięcy. To miało być milion tych ludzi na intensywnej opiece, ale miało być milion, tyle tylko, że milion miało być nie w ciągu miesiąca, tylko miało być w ciągu 10 miesięcy. No i to każdy normalny rozumiał, fachowcy nie rozumieli. Ryzyko śmierci, tu jest najważniejsza w tym sprawie sprawa. Mówili, czy w sumie to można powiedzieć, oszukiwali, że ci, którzy byli zaszczepieni, no to ryzyko tego, że umrą, jest 11 razy mniejsze. No ale jak się tak popatrzy, jak oni to rozliczali, no to jest po prostu cyrk. To jest jeden wielki cyrk. To wszystko pisane jest na wodzie. Bo jeżeli się tak popatrzy, no to ludzie, którzy trafiają do szpitala, czy mieli szczepionki, czy nie mieli szczepionki, no to są bardzo podobne, jeżeli jest testowanie. No tyle tylko, że testowanie, no to nikt nie jest, nikt się nie testuje, dlatego że ludzie nie robią tego.
12 razy częściej się testują ludzie niezaszczepieni niż ludzie zaszczepieni. No, ci, którzy się zaszczepili, po prostu nie wierzą w to, że nic tam nie ma i mogą być pozytywni, a ci, którzy się nie zaszczepili, no mają troszeczkę takie, no nie tylko mają, ale bardzo często chcą polecieć, powiedzmy, chcą polecieć samolotem, no to muszą być testowani, bo ci, co byli zaszczepieni, mogą być chorzy. No także te testowania nie jest przypadkowe, to jest, zależy od tego, co ludzie zdecydują się przyjść, no i nie jest skontrolowany, nie jest liczony, nie jest ogólnie przez ostatnie miesiące, no to jest po prostu jeden wielki cyrk. Są wypadki tam jakieś statystyczne, no ale to też to wszystko jest można powiedzieć, nie dokładnie takie samo. No mówią, że jest 375 tysięcy ludzi umarło na COVID. No tyle tylko, że trzeba pamiętać, że normalnie powiedzmy umierało na grypę 50, 60, 70 tysięcy, no a w zeszłym roku umarło na grypę około tylko 200. Także 50 tysięcy już nie umarło, chociaż przez ostatnie 20 lat umierało średnio 50 tysięcy. Także już z tych 370 tysięcy można odjąć 50. Ilość ludzi, którzy poumierali na raka, też jak się policzy liczby, no to nie ma. No, matematycznie to tylko trzeba będzie popatrzeć 2019, 2020, 2021, no to trzeba będzie popatrzeć na tą nadwyżkę, tak? No bo rocznie w Ameryce umiera około 3 milionów. No to jest spora liczba, to jest 10 tysięcy ludzi dziennie, no ale to jest normalne, to na całym świecie 1% rocznie, no to i tak jak z grubsza policzyć, no to zakłada się, że średnia życia jest powiedzmy 100 lat, jeżeli tam jest 1%, na Social Security, czyli ta amerykańska emerytura pokazuje, że średni wiek życia w Ameryce, no to jest chyba tam 71, czyli tam 2-3 lata po tym, kiedy prawnie można zacząć uzyskiwać emeryturę. No, ludzie składają przez całe życie 20, 30, 40 lat odkładają, no i średnio statystycznie otrzymują dużo mniej. No, ludzie przedstawiają, niektórzy fachowcy przedstawiają, że możliwość śmierci jest 10 razy mniejsza, no ale nie przedstawiają skutków ubocznych, przy 100% zaszczepieniu i to jest właśnie to, co mnie najbardziej denerwuje. No ale jak się tak popatrzy na tą statystykę śmierci, no to wychodzi na to, że niezaszczepieni umiera 4 na 1000, a zaszczepieni umiera 4 na 10 tysięcy, tak? Także faktycznie to, no czy 4 na 1000 to jest dużo czy niedużo? 4 na 10 tysięcy to jest dużo czy niedużo? No śmierć jest śmierć, wiadomo, że to jest tragedia jakaś osobista. Zaszczuli Amerykę teraz, 80%, 70% popiera Bidena, tak, także to jest jeden wielki eksperyment, który doprowadził Amerykę, można powiedzieć, do jakiejś makabrycznej sytuacji, no ale zobaczymy, wiadomo, że COVID nie będzie wyeliminowany, wiadomo, że COVID będzie jakoś się tam ciągnął, teraz wyskakują te najróżniejsze, te alfa, beta, gamy, te inne mutanty, delty i tak dalej, ciągle telewizja, prasa coś tam kombinuje. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, 2022, no musi się coś zmienić w Ameryce, 2024 to będą wybory prezydenckie, 2022 to są międzyprezydenckie do Senatu. Głosujcie dla normalnych. Przekaz dla socjalistów w Ameryce, zastanówcie się nad swoją sytuacją, nad swoim życiem przez ostatnie 14 miesięcy.
czy to normalnie by do tego doprowadzili? No raczej nie. Wszędzie wszyscy ci gubernatorzy socjalistyczni, prezydenci socjalistyczni. Zdrowia dla normalnych.